A najważniejsza jest dla nas debata. Debata, ponieważ debata jest tym, czego potrzebujemy. Jest tym, czego dzisiaj w polskiej rzeczywistości niestety, ale brakuje. Zbyt dużo jest wypowiedzi emocjonalnych, a za mało jest argumentów merytorycznych. Ja się bardzo cieszę z tego, że młodzi ludzie też podejmują te historyczne, ale też związane z historią polityki tematy, bo to kształtuje też to, jak dzisiaj ta Polska się rozwija, jak się będzie rozwijać. Tak naprawdę prawdziwym przyjawem niepodległości w Polsce, w historii Polski, jest II Rzeczpospolita Polska, a w zasadzie dzisiaj najważniejsza osoba w II Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Józef Piłsudski. Jeżeli już szukamy jednego ojca polskiej niepodległości, to może być to tylko i wyłącznie Mieszko I, który tą niepodległość stworzył, a nie Józef Piłsudski, który ją nam przywrócił. Przywrócił coś, co już istniało, co już było. Dziękuję bardzo. Stan ten taki, w którym kraj jest niezależny od innych, nie mógł powstać sam z siebie. Jest potrzebny człowiek, który zainicjował powstanie. Jest potrzebna osoba, która naprawdę stworzyła dla nas tę niepodległość. My rozumiemy osobę ojca jako tego, który wychował. Jako nie tego, który począł niepodległość, jak tutaj przywołuje się osobę Mieszka I, tylko tego wychowawcy, wychowawcy narodu. Niepodległość to jest stan, który oceniamy w systemie zero-jedynkowym. Jeżeli ono już raz się pojawiło w 1966, no to nie ma jak tego stworzyć w 1918. Józef Piłsudski, proszę Państwa, był najważniejszym ojcem niepodległości, a wedle naszej definicji ojciec to jest ta osoba, która wychowuje, ta, która kształtuje społeczeństwo, poczucie tej niepodległości, ta, która motywuje społeczeństwo do działania, do walki o tę niepodległość i ta osoba, która ma realny wpływ na kształtowanie się prawa i kształtowanie się polityki w danym okresie, w danym państwie. Mogłam wziąć udział w takiej debacie i zobaczyłam profesjonalne wystąpienia, które dały mi do myślenia. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wziąć udział właśnie w tej wielkiej debacie. Pan Skiba już mówił wcześniej na IPN, jak było spotkanie na temat właśnie Ligi, o tym, że będzie ta debata. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ mówię, zwłaszcza jak w Polsce właśnie debatowali. Niestety nie zobaczyłem pana Skiby, na co miałem wielką nadzieję, bo on marszałkiem, ale naprawdę myślę, że to było bardzo pouczające.